Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam nowych widzów. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możecie dowiedzieć się bardzo ciekawych rzeczy. Możecie rozwinąć swoją wiedzę. Możecie udostępniać mój kanał. Jak najbardziej. Subskrybować, lajkować, polecać. Zapraszam też na grupę facebookową. Grupa agrohandler.chełmża. Zapraszam serdecznie, moi drodzy widzowie. A dzisiejszy odcinek jest zrobiony specjalnie dla pana Krzysztofa ze Szczecina. Pan Krzysztof zadzwonił w dniu wczorajszym. Bardzo fajny chłop. Pogadaliśmy prawie godzinę. Prawie godzinkę gadaliśmy. Trochę o życiu, ale bardziej o mechanizacji. O moim kanale, o jego naprawach, remontach. I poprosił mnie, żebym nagrał dla niego film. Więc, panie Krzysztofie, film dla pana. A że to zadzwonił pan Krzysztof, szczególnie ze Szczecina. Kto oglądał polskie komedie, ten wie, że pan Krzysztof to szef wszystkich szefów i jemu się nie odmawia, więc w dzisiejszym odcinku nie wypadało o panu Krzysztofie nie wspomnieć i nie zrobić odcinka dla niego, więc serdecznie pozdrawiam. Moi drodzy widzowie, rozmawialiśmy z panem Krzysztofem i często ludzie nie rozumieją, nie chcą zrozumieć pewnych rzeczy, że tarcza szwęgłowa przenosi napęd silnika na skrzynię biegów. Nie tyle sprzęgło, co tarcza sprzęgłowa i te tarcze dociskowe w sprzęgle i w kole zamachowym. No po części jak najbardziej tak. I nie potrafią zrozumieć pewnych rzeczy, że zaoliwiona tarcza sprzęgłowa będzie pod dużym naciskiem i dużą siłą ślizgać, przepuszczać, poszarpywać, śmierdzieć spalenizną, a dlaczego tak się dzieje? Są ku temu dwie opcje, dlatego tutaj sobie porozmawiamy, omówimy temat, podam wam przyczyny i ewentualne, może nie koszty naprawy, ale sposoby naprawy. Przede wszystkim zaoliwiona tarcza sprzęgłowa spowodowana jest wyciekiem oleju z silnika lub ze skrzyni. Trzeba zaobserwować jedną bardzo ważną rzecz, tylko wtedy już jest za późno. Jeżeli ubywa oleju w silniku, to znaczy, że gdzieś musi być albo wyciek, albo tłoki i pierścienie, a dokładnie pierścienie, są w stanie agonalnym i pobierają olej. Jest to do zweryfikowania w kolektorze wydechowym, nawet w kolanku wydechowym, ponieważ tam jest dziurka, więc jeżeli olej skapuje, no to mamy odpowiedź. Jeżeli kolektor jest czysty, nie jest zaoliwiony i nie pluje sadzami z olejem, to wystarczy rękę przyłożyć do tłumika z góry i zobaczyć, czy będzie ręka okopcona, czy ręka będzie zapluta olejem. To są dwie bardzo ważne kwestie. Następna rzecz, jeżeli ubywa tego oleju, a nie znaleźliście innej przyczyny, to najprawdopodobniej puścił uszczelniacz bądź odrzutnik. W pokrywie tylnej, moi drodzy, mamy do wyboru dwa rodzaje pokryw. Pokrywa na odrzutnik. Ta pokrywa jest nabijana na wał. Ta jest nabijana w obudowę i nanoszona, naciągana, nasuwana na bieżnię wału korbowego.
tą bieżnią automatycznie jest powierzchnia wału. Tam nie ma typowej bieżni. Ewentualnie, jeżeli zrobi się rów, można wał dać do przetoczenia i nabić pierścień stalowy, po którym będzie chodził uszczelniacz 120-140 na 15. Można kupić jak najbardziej uszczelniacze różnych dostawców. Czarne, niebieskie, zielone, czerwone, silikonowe, czarne. Można założyć Corteco, Gufero, które są dostępne na rynku. Można, moi drodzy, założyć tak samo kierunkowe uszczelniacze. Co kto zakłada, to już jest każdego indywidualna sprawa. Ja znam osoby, które mają założone drogie uszczelniacze i narzekają, że po jakimś czasie puścił. Znam osoby, które mają założone najtańsze dostępne na rynku uszczelniacze i trzyma latami, więc to nie jest powiedziane, że coś tam się dzieje. Więc jeżeli macie zaoliwioną tarczę sprzęgłową, to właśnie albo ten uszczelniacz już delikatnie puścił, zrobił się twardy i zaczyna przepuszczać, albo po prostu się wyrobił. Może być też rowek na wale. Nie trzeba od razu go toczyć. Można ten pierścień, tak jak widzicie, wbić troszeczkę głębiej, przesunąć go o 2-3 mm i już będzie to całkiem inaczej uszczelniało. Można też wyjąć tą sprężynę. O! Sprężyna w tym miejscu, widać, jest skręcona. Należy ją rozkręcić, obciąć ją przy takiej długości około centymetra, skręcić ponownie i założyć sprężynę. Ona będzie troszeczkę ciaśniej przylegała do wału. Jedni powiedzą, że to głupota. Ja robię tak z uszczelniaczami już niejednokrotnie. Niejednokrotnie uratowane jest kilkaset złotych. Wiem, że ludzie też tak robią. Wiem, że to działa. Różne są przypadki życiowe, a przy dzisiejszej opłacalności, szczególnie, że nadal nas zalewa ukraińskie zboże, kukurydza, rzepak i inne płody. Mleko spadło o złotówkę na litrze, więc kto wie, ropa już jest u nas po 6,70. Dziękujemy, panie Obajtek, żeby nie było. Kto zdążył kupić i zrobić zapasy jakieś, to ma. Część ludzi, nawet w hurcie, nadal ma problem, bo wiem, że mają co niektórym przywozić paliwo w przyszłym tygodniu i w hurcie po 6,70, więc dziwne to ceny i czasy nastąpiły. Jeżeli chodzi o odrzutnik, moi drodzy, sytuacja wygląda następująco, że na odrzutniku jest gwint. Gwint w tym przypadku jest lewy, ponieważ wał korbowy kręci się w tą stronę, którą się kręci, inaczej się kręcił nie będzie. I odrzutnik ma na celu odrzucić nam olej. On jest nabity w ten sposób. I ma nam odrzucać olej, który spływa po ścianie tutaj pokrywy, o, w tym miejscu, po pokrywie, żeby się nie przedostawał na zewnątrz. I z czasem, moi drodzy, gdzie delikatnie panewki dostają swojego luzu, a wyrabiają się, no niestety nie da się tego oszukać, panewka jako panewka ma to do siebie, że z czasem te setne milimetry też gubi i automatycznie przesuwa nam się wał do góry, na dół, w zależności jak jest potrzeba. I ten odrzutnik przesuwa się też góra-dół. Więc zrobi nam się tutaj większa szczelina, mniejsza szczelina i ten olej niestety tutaj zaczyna też przeciekać, pociekać. Jest to normalną rzeczą i przede wszystkim to jest aluminium, więc ona samo od siebie, od tej pracy oleju, od tarcia też się wyciera. Więc tu mamy też ten problem, że tędy może się właśnie wydostawać olej na sprzęgło. Na sprzęgło i niestety może nam to też tą tarczę zaoliwiać. Chociaż
W tym przypadku, jeżeli chodzi o silnik, to po pokrywie olej nam będzie spływał na dół. Więc tylko częściowo, tylko i wyłącznie częściowo może nam ten olej się dostawać na tarczę sprzęgłową. I często przyczyną tego zaoliwienia tarcz sprzęgłowych, czy pierwszego, czy drugiego stopnia, nie jest silnik. Ponieważ, tak jak powiedziałem, olej będzie spływał na dół po pokrywie i będzie wyciekał połączeniem między skrzynią a silnikiem. Więc tutaj tak jest, inaczej tego, moi drodzy, nie zrobimy. Spotkałem się też, że gdzieś po szpilce, po śrubie olej się przedostawał, ponieważ szpilka się poluzowała, wybiła się na gwincie, znaczy szpilka, śruba, która trzyma koło zamachowe, wyluzowała się i też potrafiła po nim smarkać olejem. Ale to są przypadki, moi drodzy, ekstremalne i to jest jeden przypadek na milion. Najczęstszym przypadkiem, moi drodzy, niestety, jest awaria związana z uszkodzeniem uszczelniaczy w obudowie wałków sprzęgłowych i łączenia wałków sprzęgłowych. Ponieważ ten wałek sprzęgłowy wchodzi tarczę drugiego stopnia, więc jeżeli tu będziemy mieli wyciek, automatycznie olej będzie się lał na sprzęgło i jak najbardziej zaoliwiona tarcza będzie większym problemem przy uszkodzonym uszczelniaczu tu niż uszkodzonym uszczelniaczu czy odrzutniku w pokrywie tylnej. Ponieważ olej bezpośrednio leje się na sprzęgło. Więc teraz Wam opowiadam dwie kolejne bardzo ważne rzeczy. Tarczę sprzęgłową sobie oczywiście odłożymy. Tarcze sprzęgłowe i sprzęgło już omawiałem, więc nie będziemy do tego tematu wracać, bo nie ma tego nie ma to sensu. O, w ten sposób. Najmniejszego. Więc wrócimy sobie do obudowy. Jeżeli rozbieramy już, tutaj rozjechaliśmy ciągnik, rozbieramy to sprzęgło, należy zwrócić uwagę na tą obudowę. Czy ta obudowa w tym miejscu nie jest wytarta, czy łożysko nie kantuje? Bo to wyciera się niestety i pracuje, więc na to należy zwrócić uwagę. W innych przypadkach tutaj miejsca nie ma, jeżeli chodzi o uszkodzenia, tam nic się nie ma prawa wytrzeć, uszkodzić. I moi drodzy, w tym miejscu przychodzi uszczelniacz. Uszczelniacz 487212, tutaj wziąłem silikonowy, no name, TC487212. Wbijamy go w ten sposób, sprężynką na zewnątrz. Znaczy na zewnątrz, no teraz na zewnątrz do mnie, nie do środka, tylko na zewnątrz, sprężynką do skrzyni i dobijamy go do końca. Dobijamy go do końca. Przy montażu tej oto pokrywy trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, zaraz Wam o niej opowiem, ale ten uszczelniacz uszczelnia nam wałek sprzęgłowy drugiego stopnia, czy to w 3P, czy w C360, w tym miejscu. I teraz należy tutaj zwrócić uwagę, czy na tym wałku nie jest podrobiony rowek. Może tak się zdarzyć, że będzie. Wtedy można kupić uszczelniacz 487/7 i wbić go głębiej. Wtedy on się przesunie i będzie nam uszczelniał gdzieś w tym miejscu. Będzie robił kolejny rowek, sobie wycierał obok. Sprężynkę oczywiście też można skrócić i spróbować to uszczelnić. Tylko wielu z Was zapomina o jednej bardzo ważnej rzeczy. Montując tą pokrywę, należy zwrócić uwagę, czy ona jest symetryczna, jest centralnie wywiercony otwór, bo już się zdarza, że to tylko lubią ludzie i otwór nie jest centralny. Jeżeli nie jest centralny,
tu obudowa będzie trzymała, nie ma możliwości ustawić tego w ten sposób, aby uszczelniacz przylegał równo dookoła. No nie ma takiej możliwości niestety, na to należy zwrócić uwagę. I wielu z Was przy wymianie właśnie tego uszczelniacza zapomina o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ja już nie mówię o tej pokrywie, bo są pokrywą do pal licho. Tą pokrywę możemy sobie odłożyć, ona nam jest niepotrzebna. Pokrywa jak pokrywa. Pokrywa łożyska oporowego. Łożysko oporowe też można sprawdzić, jakim jest stanie. Ale wałek sprzęgłowy ma tu gładź. Wałek sprzęgłowy wchodzi we wałek drugiego stopnia i moi drodzy, on tu nie jest niczym uszczelniony. Tu nie ma jak go uszczelnić, więc jest uszczelnienie w tym miejscu. Tu jest uszczelniacz. Na wałku sprzęgłowym drugiego stopnia przychodzi łożysko K28-33-13 igiełkowe, pierścień, łożysko igiełkowe, pierścień i przychodzi taki uszczelniacz. Uszczelniacz UN, nie wiem czy zobaczycie, nie wiem czy to będzie widać. Nie będzie, ale już Wam mówię. 27,5 razy 35 razy 6,8 chyba. Taka oto manszeta, dosyć tutaj twarda, bez sprężynki. Występuje też wersja ze sprężynką, taką bardzo cieniutką, ale występuje i też jest w sprzedaży. Ja tego nie mam. Wszystkiego się mieć po prostu nie da, więc tego na miejscu nie trzymam. Więc należy zwrócić uwagę w tym miejscu na uszczelniacz. Ten uszczelniacz przychodzi tym oto pierścionkiem w ten sposób. O. Ten deseń. Należy go nabić do środka. I tutaj przychodzi pokrywka z kołnierzem zabijana, żeby tego uszczelniacza w razie coś nie wypchnęło. Więc to jest takie właśnie zabezpieczenie i wielu z Was o tym po prostu zapomina i nie wie, dlaczego się olej leje. I najczęściej, moi drodzy, przyczyną takiego stanu rzeczy jest wyrobienie się tych łożysk igiełkowych bądź łożyska oporowego w kole zamachowym 6304. Wtedy wałek sobie pracuje, uszczelniacz ten uszkadza. Ponieważ, moi drodzy, jedna bardzo ważna rzecz. Na olej działa grawitacja. Jeżeli tamten uszczelniacz w pokrywie puści, olej sobie wypłynie w tym miejscu gdzieś i będzie kapał do dołu. Siła ośrodkowa też będzie go zrzucać, więc tego oleju za dużo tutaj na sprzęgło szło nie będzie, aczkolwiek olej tam podążał będzie. To jest normalna kolej rzeczy i tego się nie da oszukać. Ale najczęstszą i najszybszą kwestią zalewania tarcz sprzęgłowych olejem jest uszkodzenie tego oto uszczelniacza. Więc to są takie właśnie najważniejsze rzeczy, na które należy zwracać uwagę przy wymianie. Od razu automatycznie zróbcie sobie przegląd, posprawdzajcie sobie frezy, jak wyglądają na wałkach frezy, jak wyglądają na tarczach sprzęgłowych, jak wyglądają, w jakim stanie są łożyska, igiełki, bo najprawdopodobniej igiełki też będzie trzeba wymienić. Nie są one jakieś drogie. Nie są one jakieś drogie. Cena łożysk, powiedzmy już ze średniej półki 8, 10, 12 zł i naprawdę można to wyremontować. Fakt faktem, taki remont nie jest zbyt
drogi, jeżeli chodzi o koszty, ale już jest czasochłonny, bo trzeba go rozjechać, zjechać, przejrzeć, sprzęgło rozebrać, sprzęgło złożyć, wymyć, porządnie wymyć. Polecam Wam tutaj do wymycia środki, odtłuszczacze. Najlepiej sobie kupić jakiś odtłuszczacz do tarcz hamulcowych, umyć to benzyną, później spryskać, spsikać, jak coś tam, co niektórzy to mówią, płynem do zmycia syfu czy tłuszczu z tarcz hamulcowych, odtłuścić to i złożyć to oczywiście z nową tarczą sprzęgłową, bo stara tarcza sprzęgłowa napita olejem już będzie miała to do siebie, że będzie się upalać i prędzej czy później te sprzęgło w krótkim czasie będzie trzeba znowu rozbierać i remontować. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, to wszystko. Zapraszam na kolejny. W kolejnym temacie poruszymy sobie blokadę tylnego mostu. Przedniego oczywiście nie ma, więc blokadę mostu C360. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, do następnego, cześć!